Witam wszystkich serdecznie. Obiecany odcinek o tym, jak wygląda rozdzielnica alternatora w instalacji agregatu z kosiarki. I zaczynamy od tłumaczenia, co tutaj mamy. Na początku mamy alternator, który jest podłączony wtyczką do instalacji. To jest już wersja C całego schematu. Jak ktoś nie chce się bawić, to może po prostu to wpiąć bezpośrednio plus do plusa, minus do minusa. W opisie będzie link do tego całego schematu, więc jak będzie zainteresowany, to może sobie sprawdzić samemu, jak to dokładnie jest zrobione. Więc tak, zaczynamy od alternatora. Wiadomo, plus do plusa, minus do minusa. Mamy wtyczki, jest opisana, jaka wtyczka jest użyta. I teraz sobie odzoomniemy, żeby było widać, o co chodzi. I tak, zaczynamy od diod szotkiego, które są na plusie i idą później do bezpiecznika, tak by prąd z instalacji nie wracał się do alternatora niepotrzebnie, a na minusie mamy bocznik z otóż tego urządzenia, co jest tu. KTD288, ale po wszystko po kolei. Więc tak, schodząc z alternatora, idziemy przez diodę, idziemy na bezpiecznik. Pamiętamy, że zawsze bezpieczniki się używa, żeby było bezpiecznie, jakby coś się miało stać. Większość okablowania tutaj to są kable, które są do voltoamperomierza. Tak ja to napisałem. To jest ten wskaźnik pomiarowy, który pokazuje, ile watów zużywamy. Czyli mamy tutaj napisane, jaki kolor kabla, gdzie jest podłączony. Czyli czarny mamy bezpośrednio na minusie, czerwony mamy do głównego plusa za bezpiecznikiem, niebieski na pierwszej stronie od alternatora i żółty na wyjściu, najdalej. No i mamy tyle z tego. Tutaj mamy prosty przekaźniczek. Teraz zoomniemy do niego. I teraz co to jest? Kojarzycie, że mam na skrzyneczce taki przełącznik czy pozycyjny. Ten przełącznik pozycyjny, żeby startnąć agregat, jest na 0, czyli tutaj. Wtedy nie mamy obciążenia i nie mamy wyłączania silnika, bo jest osobno zrobione przez puste pole, że nie ma albo ładowania, albo wyłączania. Musi być czas, żeby silnik umiał się uruchomić. Dlatego jest normalnie, powiedzmy, wyłączony. Dajemy w neutral, jak w samochodzie, wciskamy sprzęgło, żeby fajnie by szło ruszyć. I dopiero jak damy tutaj zasilanie, to do minusa idzie sobie zasilanie na cewkę. Ja użyłem taki przekaźniczek, on jest 24V. Jest również opcja 12V. Można użyć przekaźniczek do świec żarowych, samochodowych albo coś takiego podobnego, bo one mają bardzo duże amperaże. Ten, co tutaj mam, ma 70 amper, więc jest dużo, dużo w zapasie, jak to się mówi. I tutaj jeszcze jest do plusa podłączona dioda power on. O co chodzi z tą diodą? Jeżeli pokaże mi się napięcie na alternatorze, że jest zbudzony, ona będzie świecić. Taka kontrolka, jak to się mówi. No i bocznik. To było względnie powiedziane, jest czarny przewód. Od minusa idzie, od alternatora. Później jest niebieski, żółty. I później jest niebieski główny wychodzący. Będą zdjęcia, jak to wygląda, żeby każdy umiał sobie zobaczyć fizycznie, bo schemat schematem, ale fizycznie, o co chodzi. I za przekaźniczkiem tutaj mamy bezpiecznik,
To jest typowy bezpiecznik 10x38. Taki bezpiecznik ala radiowy, tylko że troszeczkę większy. Ja tutaj dałem 25 A. Przekaźnik jest na 70, więc spokojnie da rady. A do 25 A jeszcze mi się nie udało dobić, więc da radę. No i tutaj mam tą moją dużą czerwoną wtyczkę, którą łączę z przedłużaczem zazwyczaj. Będzie pokazane, jak wygląda ta wtyczka. Jak zauważyliście, jest tutaj wtyczka czerwona i wtyczka biała. Dlaczego wtyczka czerwona i biała? One nie są kompatybilne. Nie idzie wsadzić czerwonej do białej, a one też są właśnie na 120 A. Więc na przyszłość już mam to zrobione, że będę miał każdy alternator na wtyczce, że w razie szybkiej podmianki, jakiejś zmiany, podłączenie się pod inne źródło, zawsze będę miał możliwość szybkiej zmiany. Więc to jest po prostu wtyczkami połączone. Z plusa przez bezpiecznik, przez diody na bezpiecznik, na szynę plusową, przekaźniczek, zasilanie przekaźniczka, dioda, bezpiecznik i wyjście. Niby nic skomplikowanego, ale troszeczkę to trwało, żeby dojść. No i macie też kolorami zrobione, jakbyście chcieli mieć ten sam przyrządas tutaj. Tego typu, to macie przynajmniej już kolorami oznaczone, gdzie co jest. A reszta wedle instrukcji od całego urządzenia. Więc praktycznie to jest tyle. Zaczynam pracować nad wersją 2. Ona będzie troszeczkę już inna, bo to, co widzicie, to jest wersja 1C, bo tutaj już były wprowadzone udogodnienia dla eksploatacji i dalszego rozwoju. Więc nic. To było tyle. Jakby były pytania, pytajcie śmiało. W opisie będę starał się jeszcze opisać co i jak. Więc pytajcie, odpowiem, znając życie prędzej czy później. I możecie działać na własną rękę, żeby nie marnować pieniądze, bo kilka rzeczy kupywałem, które były zbyteczne. Więc dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć!